Elektrociepłownia Sząbierki w Bytomiu to miejsce, spod którego wpływu ciężko się wyrwać. Dlatego też odwiedzamy je po raz kolejny. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy naziemną część tego obiektu, odwiedzając m.in. gabinet dyrektora, w którym przez lata zapadały najważniejsze dla elektrociepłowni decyzje. W tym odcinku czysto, schludnie i bezpiecznie, tak jak w gabinecie dyrektora, już nie będzie. Odwiedzimy bowiem mroczne podziemia, które zalegają pod całym obiektem. Kompleks został wybudowany w latach 1916-1920. To, co było na powierzchni, to kubatura około 500 tysięcy metrów sześciennych. Z tej kubatury po wyburzeniu budynków wkoło elektrowni chłodni kominowych zostało około 350 tysięcy metrów sześciennych kubatury tego kompleksu. Zazwyczaj podziwiamy to, co jest na powierzchni, czyli rozdzielnię 6KV, tą piękną halę maszyn, czy drugą małą halę maszyn, kotłownię, wieżę, ale pod elektrownią znajduje się potężny kompleks podziemny o dużych kubaturze też, nie może 350 tysięcy metrów sześciennych, ale kilkanaście tysięcy metrów będzie. Są to duże przestrzenie od popielania. Te odpopielanie ciągnie się pod całą strefę nawęglania, na całą długość i szerokość. Oprócz tego są jeszcze boczne pomieszczenia techniczne tej strefy. Są potężne magazyny pod rozdzielnią 6KV, wysokie na 4 metry. Potężne pomieszczenia pod dyrekcją. A oprócz tego przy północnej pierwszej elektrowni znajdują się bunkry węglowe dolne, położone na głębokości 8 metrów i położone nad nimi główne bunkry węglowe. Oprócz tego jest cała masa tuneli technicznych wkoło elektrowni. Są to głównie tunele wodno-kablowe, tunele wody obiegowej, tunele techniczne łączące różne pomieszczenia. Nie wszystkie tunele się zachowały, ponieważ przy wyburzaniu budynków wkoło elektrowni część tuneli uległa zniszczeniu, ale i to, co zostało, robi imponujące wrażenie i ci, którzy byli w tych tunelach, są zdziwieni, że taka ciekawostka techniczna tutaj znajduje się pod ziemią. Oprócz całej tej infrastruktury tuneli znajdują się też położone pod warsztatem i kuźnią strony, także znajdują się strony przed dyrekcją, znajdują się na terenie jeszcze podziemne strony w kierunku wschodnim. Także cały ten kompleks podziemny, żeby go zobaczyć, no około 3 godzin trzeba pod ziemią chodzić. Najdłuższy z tuneli, który kończy się tam, gdzie kiedyś stała karbidownia na Bobku, to tunel kierunek Bobrek. To, co ostatnio oglądaliśmy, bo grupa zajmująca się urbexem przepłynęła pontonami tym tunelem, który jeszcze jest na ulicy Trackiego, to zobaczyli oznakowanie 1250 metrów, czyli od elektrowni do dzielnicy Bobrek. Taki tunel był pociągnięty i około 1,5 kilometra długości miał. Są to tunele o dużych przekrojach, czyli ten tunel kierunek Bobrek ma 3,60 szerokości, 2,20 wysokości, potężne stropy, grube na 1 metr tutaj na elektrowni, a na ulicy Trackiego te stropy osiągają grubość 2 metrów. Tunel kierunek Bobrek służył do doprowadzania wody na elektrownię. Były potężne sztuczne stawy przy karbidowni. Było ujęcie wody na rzece Bytomce i jednocześnie było ujęcie wody na kopalni Bobrek, wody dołowe. Dużymi rociągami przesuwano tą wodę na elektrownię. Natomiast w drugą stronę rozprowadzano kable i rozprowadzano prąd po okolicy. Tunel ten był kiedyś, miał luksfery, był podświetlany, także ta ścieżka była widoczna, jak on biegnie. No w latach 70. zbudowano wiadukt w dzielnicy Bobrek i przerwano ten tunel. Trzeba go było zabetonować i zrobić takie obejście.
ale obecnie jest to czynny tunel techniczny. W części za tamą, już poza terenem ECF Bielki, są czynne kable elektryczne, a jednocześnie jest tam też pociągnięta linia światłowodowa, która tunelem północno-zachodnim i północnym obsługuje rejon Tarnowskich Gór i lotnisko w Pyrowicach. Jest to duży tunel, natomiast nie jest to największy tunel, jaki jest na elektrowni. Jeden z większych tuneli to tunel wody obiegowej. Tunel wody obiegowej ma szerokość 4,80 m, wysoki na 2,20. Ciekawostką jest, że pod tym tunelem górnym są dwa tunele wody obiegowej dolne i taka konstrukcja piętrowa trzech tuneli idzie około 100 metrów, jedne tunele nad drugimi. Te dolne tunele mają 2 metry wysokości, 1,75 m szerokości. Cała konstrukcja położona jest dolne. Dolne tunele, w którym woda ciepła szła całymi przekrojami, jest położone na 6 metrów głębokości pod ziemią. Natomiast z bunkrów węglowych dolnych idą tunele kierunek północny, czyli kopalnia Centrum. Jest to też piętrowa konstrukcja położona na głębokości 8 metrów pod ziemią. Tunele jeden nad drugim, ten dolny kablowy, w którym były kable doprowadzające prąd na kopalnię Centrum, a górny tunel, który obsługiwał ten dolny, techniczny, były dwa wejścia drabinkowe do tego tunelu, jedno schodkowe. Jeszcze 3 lata temu było tam zasilanie awaryjne kopalni Centrum. Obecnie zostały jeszcze światłowody. Tunele techniczne były z sobą połączone, czyli tunel kierunek Bobrek poprzez tunel północno-zachodni był połączony z tym północnym i był też połączony ze schronami. Można było przez metalowe klapy wejść do tuneli w razie zagrożenia. Pod kuźnią i warsztatem mechanicznym wybudowano w 1938 roku schrony. Nie były to schrony dla załogi, były to schrony dla ekip ratunkowych, straży pożarnej. Ten pod warsztatem mechanicznym zamieniono w magazyn części hydraulicznych, a ten pod kuźnią po roku 1945 zamieniono w schron dla załogi. Oprócz tych takich ciekawostek, tych tuneli są te potężne przestrzenie, też jest dolna pompownia, wysokie przestrzenie pod rozdzielniami, 6 kV. Są magazyny pod rozdzielnią 6 kV, które mają też schron, mają też takie tunele techniczne wykonane w części hydraulicznych. No, tych tuneli jest tutaj dużo o różnych przekrojach. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o te przekroje, to na stronie ecfbielki.pl są te przekroje z tamtych czasów, z oryginalnych rysunków pokazane. Jeżeli chodzi o kondycję tych tuneli, tunel kierunek Bobrek ma sprawne odwodnienie, także jest czynny, więc w jakiś sposób jest doprowadzany obecnie tym tunelem prąd na ECF Bielki i woda. Natomiast w drugą stronę idzie woda na kopalnię Bobrek. Także jest mowę zawilgocony, ale stan techniczny jeszcze jest dobry. Tunele wody obiegowej służyły kiedyś do chłodzenia wody gorącej, która z turbozespołów szła pełnymi przekrojami, tunelami dolnymi do chłodni kominowych. Tam się chłodziła i wracała tym górnym tunelem wody obiegowej, rociągami Fi 1200. W momencie, kiedy elektrownia stała się elektrociepłownią i woda zaczęła się schładzać w mieszkaniach, przestały być potrzebne te tunele wody obiegowej. Są w gorszej kondycji, te dolne są zalane wodą na około 1 metr głębokości, ale jeżeli by się to tak ogarnęło, to można to spokojnie pokazywać też, jak to wyglądało. No, są to takie ciekawostki techniczne. Nie wiem, czy gdzie indziej jeszcze można spotkać tunele piętrowe idące gdzieś około 100 metrów razem. Właściciele elektrociepłowni, którzy tutaj byli, no, raczej
tunelami się nie zajmowali. Główne ich zainteresowanie to była ta hala Muffin, żeby zrobić z niej halę widowiskową. I przez jakiś czas to funkcjonowało. Natomiast cała ta strefa nawęglania i podziemia zostały tak jakby zapomniane. Dlatego są w gorszej kondycji niż mogłyby być, gdyby ktoś tam o to zadbał kiedyś. Z żalem opuszczamy budynek elektrociepłowni Sząbierki w Bytomiu. Budynek, chociaż w stanie fatalnym, to jednak wciąż potrafi zachwycać swoją architekturą. Miejmy nadzieję, iż jego los nie został na ostatecznie przesądzony i dzięki staraniom wielu pasjonatów, miłośników tej postindustrialnej katedry będzie nam służył jeszcze przez wieki.